sobotę 8 września rozpoczęły się trzecie pogórzańskie atrakcje naukowe. Sobota była dniem typowo muzycznym i od godzin popołudniowych rozpoczęły się koncerty. 9 września, w drugim dniu pogórzańskich atrakcji naukowych, królowała już tylko nauka. Tematem przewodnim tegorocznej edycji było hasło: do sukcesu nie ma windy, trzeba iść po schodach. W tym roku w Łużnej swoje stoiska prezentowali m.in. Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska i Politechnika Warszawska, Uniwersytet Pedagogiczny, Multimedialna Edukacja przez Internet, Grupa MAST, Liceum Ogólnokształcące w Bieczu, Automobil Klub Biecki, Muzeum Inżynierii Miejskiej z Krakowa oraz Polskie Towarzystwo Rakietowe. Od godziny 11 studenci wcześniej wymienionych uczelni prezentowali różnego rodzaju doświadczenia, eksperymenty i wystawy. No właśnie, nasz kolega poznaje po głosie, witam cię bardzo serdecznie. Co tym razem przygotowałeś? Tym razem obserwujemy tornado wodne, a więc woda, która przelewa się z górnego zbiornika do dolnego, ale nie bulgocząc jak tylko chce, ale w pięknym tornadzie. Zapewnia to świeży dopływ powietrza od spodu środkiem, a woda sobie spokojnie opływa na zewnątrz. Dzięki temu już się koledzy nasi, koleżanki dowiedzieli, można o wiele szybciej opróżnić butelkę, kręcąc nią podczas opróżniania z wody. Czyli to bardzo ciekawe doświadczenie. Teraz i bardzo praktyczne. Rzeczywiście mamy tornado. Jesteśmy przy studenckim kole naukowym Pozyton. Studentka Maja prezentuje tutaj różne ciekawe rzeczy z kuleczkami. Maju, co tu się dzieje? Właśnie prezentuję tutaj działko magnetyczne. Działa ono na podobnej zasadzie jak tak zwana huśtawka Newtona, czyli takie charakterystyczne kuleczki, które odbijają się od siebie nawzajem z dwóch stron. Tutaj wykorzystane są trzy magnesy neodymowe i metalowe kulki. Kiedy wkładamy kulkę na początku toru, jest ona przyspieszona przez magnes, kolejne kulki przekazują sobie energię. Ostatnia kulka w każdym rzędzie nie ma już komu przekazać tej energii, a więc leci dalej, ale również jest przyspieszona przez kolejne magnesy. Z kolei przekazuje kolejnym kulkom, a ostatnia oczywiście wylatuje. A cóż tutaj się dzieje? Jakieś doświadczenia? Tak, mamy dwa doświadczenia, może zacznę od tego, który mnie się bardziej podoba. Mamy tutaj laser koloru zielonego, który przechodzi przez wodę. Jak intuicja podpowiada, światło lasera powinno lecieć prosto, jednakże gdy zwolnimy tutaj blokady i woda płynie, teraz widać tak, skręca z wodą. Przedstawia między innymi coś sposób działania światłowodów, które ostatnio są bardzo popularne. Panie doktorze, jest pan, można śmiało powiedzieć, stałym gościem tutaj pogórzańskiej atrakcji naukowych. Ta pasja studentów jest bardzo budująca, ponieważ mamy wakacje, bo studenci, jak wiemy, od października rozpoczynają rok akademicki. A oni jednak tutaj, jak pan powiedział, sami z chęcią przyjechali do Łużnej. Sami z chęcią przyjechali, ale tak naprawdę to oni ciągle eksperymentują. Przygotowują pokazy i bardzo tym się cieszą, sami się tym bawią, ściągają ciągle z młodszych swoich kolegów, ściągają do koła, także następuje pewna wymiana tak samo składu studentów. To jest, mnie się wydaje, dla studentów chemii czymś naturalnym. Właśnie takie zainteresowanie efektami, które może dawać chemia, to im sprawia wiele radości, a jeżeli jeszcze w dodatku mogą się pochwalić tym przed publicznością, wyjaśnić coś, zaskoczyć, szczególnie dzieci, to jest to wielka radość. Jak wspomniał pan doktor, teraz porozmawiamy ze studentami chemii. Z nami jest Grzegorz, którego już doskonale znam od wszystkich trzech edycji, bo Grzegorz jest, że tak powiem, częścią niewymienną tego składu, bo był na wszystkich. Co roku natomiast przyjeżdża z nowymi koleżankami i kolegami. Tutaj dwie nowe koleżanki. Nie powiem, żebym się czuł bezpiecznie, bo tutaj jedna z koleżanek trzyma coś, nie wiem, czy to jest bezpieczne, czy nie, czy jak mnie obleje, cóż to za ciecz. Bardzo fantastyczna, bo to woda, więc nic za dużo nie zrobimy, ale jest, jak to nasz kolega mówi, cieczą idealną, Jasiu, który jest przewodniczącym naszego koła, siły zbrojne PK.
Także to jest tylko woda. Znaczy ta woda się na razie woda. Znaczy, ta woda bardzo się przydaje, jeżeli mamy palący się magnes, bo wtedy możemy ten magnes w cudzysłowie próbować zgasić tą wodą. W wyniku reakcji wody z magnezem tam wydziela się wodór i zamiast to gasić rzeczywiście, no rozpalamy ognisko jeszcze bardziej. No właśnie, Grzegorz, ty jesteś znany tutaj już, lubisz różne rzeczy, prawda, wysadzać, wybuchy i inne sprawy, tak jak pan doktor powiedział, nieraz idzie to wszystko w dość nieprzewidywaną stronę, tak, prawda, ale nic się złego na szczęście nie stało. Najlepsze efekty mojej działalności obserwował doktor w samotności, także tutaj... Rozumiem, że byliście na poligonie. Nie, nasze laboratorium wiele, wiele widziało, natomiast jeszcze te... Jeszcze budynek stoi, także... Jeszcze stoi? No... Na razie tak, natomiast no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Tutaj póki co ofiar naszej działalności nie ma, wszystko jest w porządku. Rozumiem, że koleżanki tak podpatrujecie trochę Grzesia, bo on tu jest już wybitnym ekspertem prawie. Tak, oczywiście, uczymy się od niego, uczymy się na jego błędach też. Dużym zainteresowaniem cieszyła się grupa z Poznania, która pokazywała zainteresowanym tajniki drukarki 3D. No właśnie, drukarka 3D to już nowoczesna technologia. Tak, drukarka 3D. Co umożliwia drukarka 3D? Jest to druk przestrzenny i można w ten sposób fabrykować sobie własne klocki, części, tak naprawdę co nam wpadnie do głowy, można sobie zbudować w domu teraz. Jest to, powiedzmy sobie szczerze, jedną z głównych atrakcji tutaj w Łużnej. No bardzo... Taka naprawdę ciekawostka, można powiedzieć, z wyższej półki. No bardzo nas to cieszy, jest to projekt open source'owy, wiele uniwersytetów oraz instytucji edukacyjnych zaczęło się tym interesować, między innymi my też. Drukarka 3D jest w stanie drukować właśnie różne modele, typu właśnie, czy chcemy właśnie jakąś jodę, czy chcemy jakąś część użytkową, to jest ona w stanie to sfabrykować. Ponadto można było zrobić własne doświadczenia chemiczne, zagrać melodię na szklanych butelkach, czy też dowiedzieć się, na jakiej zasadzie działa moment pędu w helikopterze. Jak zwykle muzeum też przywiozło dużo różnych ciekawych, atrakcyjnych rzeczy, co widać po zainteresowaniu młodych ludzi. Znaczy tak, w tym roku nasza oferta obejmuje jak gdyby dwa zagadnienia, troszeczkę osobne. Pierwsze to mini wystawa interaktywna, która jest poświęcona popularyzacji matematyki. Różne zabawy związane z matematyką, czy to łamigłówki logiczne, czy jakieś zabawy z topologią, z wiązaniem węzłów, czy jakieś modele maszyn liczących, czy jakiś model wahadła chaotycznego. Szereg różnych zagadnień, które generalnie rzecz biorąc związane są z matematyką. Drugie zagadnienie to są pokazy związane z tematem tegorocznych atrakcji, czyli z dźwiękami. Te pokazy od czasu do czasu odbywają się tutaj w ten sposób, że zbieramy grupę, pokazujemy, wyjaśniamy pewne zjawiska związane z dźwiękiem, z tym jak się dźwięk generuje, jak się rozchodzi i z tym jak jest słyszany. Panie doktorze, jak zwykle tutaj u pana, można śmiało powiedzieć, łamigłówki, dużo atrakcji. Tutaj wręczył pan swojej studentce kolejną łamigłówkę do rozwiązania, ale widzę, że już dobrze idzie. Chociaż ja pamiętam w tamtym roku, że na tym całkowicie poległem, bo to są dość trudne rzeczy. Zainteresowanie tutaj tymi doświadczeniami, tymi różnymi, prawda, układankami bardzo duże. Tak, zwłaszcza ciekawe. Jak ktoś źle ją złoży nam z powrotem, to później sami mamy łamigłówkę, jak to rozłożyć, żeby można było się tym bawić dalej. Panie doktorze, impreza się rozrasta. Trzeci raz pan tu jest ze swoimi studentami. Tak, trzeci raz jesteśmy i wydaje mi się, że zawsze, każdym razem jest duże zainteresowanie. No to pozytywne, prawda? Przede wszystkim tak. Chociażby ze względu na to, że młodzież nie musi jechać do Krakowa. To Kraków tak. Przyjeżdża tutaj. Tak, nie tylko młodzież, no, ale starsi też się dobrze bawią.
Kolejna klasa z atrakcjami. Tutaj napotykamy na duże trudności, bo tu można śmiało powiedzieć, są różnego rodzaju łamigłówki, układanki i tak dalej. Tutaj dziewczyny układają coś ciekawego. No właśnie co? Sześcian, kostki 3x3 połączone razem, które trzeba ułożyć po prostu. A koleżanka, co tutaj robi? Ja układam piramidę z takich kuleczek. No, niestety trzeba ułożyć, ale nie wiemy jak. Jest to trudne. Jest. Tak, tak, bardzo właśnie, skomplikowana. To jest tak, że z pozoru takie proste rzeczy są bardzo proste. Tak, dokładnie. W praktyce okazuje się, że sprawia nam to sporo trudności. Dokładnie. I co tutaj prezentujesz, droga Agnieszko? Jakaś taka łamigłówka, widzę, dość trudna. No tak, puzzle, trudna, puzzle. Ale nawet najmłodsi sobie z nią radzą. Radzą i co trzeba tutaj ułożyć? Jak układamy te puzzle? W taki sposób, by te wszystkie kolorki ze sobą współgrały. I oczywiście jest nagroda 2 miliony za ułożenie oto tej planszy. Dolarów? Tak. Właśnie od wysokości dźwięku taka szamanna nam się będzie w różne wzory układać. Widać, że się porusza, prawda? Ale... Czyli widzimy, że poprzez właśnie ruch smyczka wzbudzamy... O, wyszło panu, proszę. Prawda? Przyszli studenci mogli dowiedzieć się też od swoich starszych kolegów czegoś na temat kierunków studiów. Była to zapewne swoista pomoc dla niektórych niezdecydowanych, jak pokierować swoją dalszą przyszłością. Trafiliśmy do stoiska Uniwersytetu Pedagogicznego, oczywiście z Krakowa, ze mną Ola i Monika. Dziewczyny, zachęcacie tutaj młodych ludzi do tego, aby wybrali się akurat nie na waszą uczelnię, tak? Oczywiście, same jesteśmy studentkami Uniwersytetu Pedagogicznego. Ja obecnie jestem na trzecim roku kierunku asystent osoby niepełnosprawnej i oczywiście mogę polecić ten kierunek, jak i również tą uczelnię. Właśnie dlaczego warto się wybrać akurat nie na waszą uczelnię? Ponieważ jest to jedna z najlepszych, a nawet najlepsza uczelnia pedagogiczna w Polsce. To było bardzo krótkie i treściwe uzasadnienie. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Swoje umiejętności za kółkiem prezentował też Maciej Oleksowicz, kierowca rajdowy, wicemistrz Polski w klasie 2N. Chwilą byliśmy świadkami dość ekstremalnych tutaj, prawda, wydarzeń. No niecodziennie dochodzi się do takich sytuacji, że tutaj w gminie Łużna, i to pod urzędem, na chwilę ulica zamieniła się, można śmiało powiedzieć, w tor wyścigowy. Ale wszystko za zgodą lokalnych władz i to chyba im się należy przede wszystkim wielkie gratulacje za zorganizowanie tak wspaniałego happeningu, eventu dla tutaj no głównie młodzieży i dzieci. Ja wiem, że dla takiego kierowcy to jest przysłowiowa bułka z masłem, ale zapytam, trudno było? No trasa jest bardzo krótka, więc no tutaj bardziej się staramy o to, żeby samochód się ślizgał, żeby zrobić fajny show, żeby było dużo dymu i hałasu. No i rzeczywiście to się chyba udało. Coś jeszcze dzisiaj zobaczymy? No tak, jeszcze parę razy będziemy jeździć, tak tutaj już kombinujemy, żeby może troszkę wydłużyć trasę, żeby dało się rozpędzić troszkę bardziej. Każdy z przybyłych gości mógł poczuć na własnej skórze, co dzieje się w momencie dochowania pojazdu na specjalnym symulatorze. Powiem państwu, że jedziemy samochodem z panem radnym sejmiku wojewódzkiego Pawłem Śliwą.
Teraz to już jest w ogóle jakaś ekstremalna. Teraz to już jesteśmy do góry nogami, tak, o, wisimy, tak, ale żyjemy. Sytuacja jest dość ciekawa, nigdy nie wisiałem. Nie wiem, Paweł, czy ty wisiałeś, a nie. Tylko pierwszy raz z tobą wisiałem. Aha, no właśnie, tak, dość ekstremalne. Butelki nam to jakieś latają, tak. No fajnie widzieć wszystko do góry nogami. Super. Ciekawe. Bardzo ciekawe doświadczenie. Jakieś dziewczyny chyba idą, nie? Coś znowu leci w tym samochodzie. Bardzo ciekawa jazda. No właśnie przed chwilą zakończyliśmy jazdę samochodem z radnym Sejmiku Wojewódzkiego Pawłem Śliwą. Pawle, jakie wrażenia? Wrażenia niesamowite. Nie chciałbym takich wrażeń mieć na drodze podczas jazdy. Natomiast tutaj jest bardzo pouczające i polecam wszystkim, żeby to spróbowali i żeby wiedzieli, że pasy muszą być zapięte. Tak, i automatycznie no, w głowach nam się trochę mieszało, prawda? Bo byliśmy tutaj rzeczywiście do góry nogami, tutaj wszystko w samochodzie latało, butelki strzelały. Tak. Ja jeszcze tak ma taki wir mam w głowie, nie wiem jak ty. Ja również. Na razie dochodzę do siebie. Ale tak jak Paweł powiedział, rzeczywiście, drodzy Państwo, zapinajmy pasy, bo tak naprawdę te pasy nas uratowały, prawda? Myśmy tutaj siedzieli bardzo mocno przytwierdzeni do foteli i to jest jednak pouczające. Zapinajmy pasy. Przed chwilą przeżyliśmy z radnym Sejmiku Wojewódzkiego Pawłem Śliwą bardzo ciekawe doświadczenie. Znaleźliśmy się do góry nogami w samochodzie i tak naprawdę tylko i wyłącznie dzięki zapiętym pasom nic nam się nie stało. Tak, no i dzięki temu, że panowie rozważnie, poprawnie również te pasy zapięli. Zapięcie pasów to nie wszystko, ale poprawne zapięcie pasów gwarantuje, że obywatel, kierowca czy pasażer siedzący w samochodzie czuje się bezpiecznie i także nawet przy uderzeniu, w czasie kiedy samochód może być rolowany, kiedy się przewróci na bok, potem się przewróci na dach i oby znowu na koła, wówczas może dojść do tego, że jest niezapięty, no niestety może wypaść. Czyli ostrzeżenie na przyszłość, zapinajmy te pasy. Zapinajmy bezwzględnie, zawsze, tylko poprawnie. Róbmy to poprawnie, żeby pas nie był zapięty na wierzchniej, na przykład kurtce, odzieniu jakimś, które jest śliskie, ortalionowe czy przeciwdeszczowe, bo wówczas źle poprawnie, niepoprawnie zapięty pas może spowodować, że człowiek wypadnie. Człowiek ważący na przykład 80 kg w pierwszej fazie uderzenia waży 40 razy więcej. Przy prędkości 50 na godzinę, jeżeli samochód uderzy w stałą przeszkodę, to człowiek waży ponad 3 tony. Jeżeli ten z tyłu nie będzie zapięty, to już będzie 6 ton, to tyle pas nie wytrzyma. Pokazywaniem oraz pomocą w eksperymentowaniu zajmowało się prawie 120 uczniów, studentów, nauczycieli i wykładowców akademickich oraz profesjonalnych animatorów pokazów naukowych. Pani profesor, proszę nam powiedzieć, jakie atrakcje tutaj pani przygotowała wraz ze swoimi studentami, jak widać na załączonym obrazku, głównie dla najmłodszych. Dla dwóch grup wiekowych. Celowo dla dwóch grup wiekowych są to warsztaty plastyczne związane z obchodami roku korczakowskiego, ponieważ cały czas jesteśmy w tym roku, wróciliśmy po przerwie, stąd pomysł na zorganizowanie właśnie tego typu spotkania. Te warsztaty poświęciliśmy postaci króla Maciusia I ze względu na to, że postać wcale nie jest znana dzieciom. To jest dość ciekawe, co Państwo tutaj prezentują, bo od rana widzimy tutaj no, tłumy tych dzieci. No, co mnie osobiście bardzo cieszy, bo to dowodzi, że jednak zajęcia plastyczne nadal przyciągają, a jeżeli są zorganizowane w atrakcyjny sposób, to przynoszą radość i dzieciom, i nam, prowadzącym te zajęcia, bo to od razu inaczej, że tak powiem, nastawia człowieka do życia i do pracy. Pani profesor, proszę jeszcze nam powiedzieć, czy ciężko było, że tak się wyrażę kolokwialnie, ściągnąć się podczas wakacji studentów? Powiem tak, nasi studenci są zwykle bardzo mocno zaangażowani, przygotowują się w ten sposób do swojego zawodu i to widać te pasje, jeżeli się uda ich ściągnąć w ciągu wakacji i robią to z własnej nieprzymuszonej woli, no to jest bardzo budujące, dlatego że to jest dowód na to, że będą kiedyś dobrymi nauczycielami. Eksperyment czas rozpocząć, ściśle wszystkie związki łącząc, chemia i fizyka w boju. Wszystko dzieje się w pokoju. Atrakcje naukowe. Atrakcje naukowe. Mamy tutaj dla dzieci różne ciekawe doświadczenia. Można zobaczyć
różne doświadczenia związane z wodą i z hydrauliką. Możemy zobaczyć, jak zachowuje się instalacja na przykład w blokach czy na jakichś osiedlach. Tam możemy różne doświadczenia chemiczne. Natomiast tutaj mamy warsztaty z poszukiwania złota i kamieni szlachetnych. Także jak ktoś chce, to może sobie poszukać, a co znajdzie, bierze dla siebie. Czyli jednym słowem, jak zwykle ciekawie i bardzo atrakcyjnie. Oczywiście, jak zwykle ciekawie, bardzo atrakcyjnie i zapraszamy wszystkich na następny rok. Tak, ale tam kilka. Widzę tutaj dość ciekawe atrakcje, zwłaszcza dla młodych dzieci. Dla młodych dzieci, dla tych starszych również. Mamy zaplanowane jeszcze inne pokazy, no ale jest nas trójka i w sumie dość dużo czasu poświęcamy na tańce oraz na roboty. No właśnie, można się widzę nauczyć szybko tańczyć. Tak, to takie dość proste tańce. Kolega akurat się tym zajmuje, lubi to i uczy. Roboty budujemy z zestawów Lego Mindstorms. Jest robot Segway, który balansuje w pionie. Roboty zawsze przyciągają dzieciaki. My już występujemy na wielu takich pokazach, łącznie z tym, że szkoły nas zapraszają, żeby prezentować roboty, a nawet prowadzić warsztaty. Od samego rana w Zespole Szkół Włóżnej Polskie Towarzystwo Rakietowe przeprowadzało warsztaty budowy modeli rakiet. Zainteresowani mogli złożyć swój własny model rakiety i wysłać go w powietrze. Proszę powiedzieć, czy trudno jest skonstruować takimi zwykłymi domowymi sposobami taką rakietę? Znaczy model generalnie rzecz biorąc nie jest to konstrukcja dość prosta, można sobie zwijać z papieru, wykorzystać deseczki z balsy albo z jakiegoś innego materiału na stateczniki. Problem jest tylko z konstruowaniem silnika i takie silniki to jednak konstruują osoby, które mają już w tym doświadczenie, prowadzą najczęściej firmę, która się zajmuje produkcją i sprzedażą tego typu silniczków. Ta rakieta oczywiście wystrzeli w niebie. No tak, no właśnie celuje się zawsze w górę, mając do czynienia z rakietami, bo zarówno tak jest ciekawie, jak i tak jest bezpieczniej. Na jaką wysokość taka rakieta potrafi się unieść? Taka? No w zależności od wersji silnika, bo wiadomo, że są słabsze, są mocniejsze, ale w granicach do 300 metrów potrafi polecieć. Trudno jest? Tak, póki co. No nie jest łatwo. Trzeba mieć jakieś pojęcie o tym. Jednak. No nie uczyli mnie tego w szkole, dopiero się teraz uczę. Ale czy to jakaś pasja, że tak powiem, do kosmosu, czy to po prostu przypadek? Nie, no interesuje mnie astronomia trochę. Chcę dziecko zarazić tym. Tak, żeby się troszkę zainteresowała. Dużym zainteresowaniem cieszyła się też akcja krwiodawstwa, bezpłatne badania mammograficzne i USG tarczycy. Panie doktorze, no właśnie, podczas tegorocznych pogrzańskich atrakcji naukowych można oddać krew. Bardzo szczytny cel, a przede wszystkim no, ta krew jest cały czas potrzebna. Istotnie tak i to jest dla nas bardzo duża radość z tego, że są młodzi ludzie, że są ludzie przy takich różnych okazjach spotkań jeszcze urządzają taki szczytny cel, mają, żeby oddawać tą krew. Krew jest bardzo potrzebna, bo krwi się nie zastąpi niczym innym i jest to, jak ja to mówię, że jest to kawałek ciała. Człowiek daje drugiemu człowiekowi, którego nie zna, nie pyta, czy to jest porządny, czy czarny, czy biały, czy w kratkę. Bierze i daje kawałek ciała tylko i wyłącznie z dobroci swego serca. Jest to coś wspaniałego. Ile osób już oddało krew? No do tej pory oddało 21 osób. Będzie ich na pewno więcej. Na pewno więcej, bo zaczęliśmy o 11, a jest w pół do drugiej. No to mam nadzieję, że jeszcze
drugie tyle będzie. W sumie przez cały dzień wykonano 59 badań mamograficznych oraz 107 badań USG. Przed godziną 16 odbyło się oficjalne otwarcie trzecich pogórzańskich atrakcji naukowych. Wszystkich przybyłych gości przywitał wójt gminy Łużna Kazimierz Krok. Panie wójcie, impreza trwa. Proszę o kilka słów podsumowania. Myślę, że mogę się z przebiegu tej imprezy cieszyć, ponieważ po pierwsze udała się pogoda, a po wtóre no, jest dosyć duża frekwencja. Parę słów na temat przygotowania tej imprezy. Podzieliłbym jakby na dwie części. Jedna część to ta wizualna, co przeciętny uczestnik tej imprezy może w dniu dzisiejszym zobaczyć. Natomiast druga część, której nie można tutaj, to praca usilna i mozolna, praca zespołu ludzkiego, która właściwie zaczyna się już, przygotowania do tej imprezy zaczynają się w miesiącu, można powiedzieć, marcu. Pierwsze jakby to szukanie sponsorów. Druga jakby sprawa ważna to podpisania stosownych porozumień z przedstawicieli poszczególnych uczelni czy innych instytucji o wzięcie udziału. I trzecia sprawa to sprawa logistyczna, czyli jak wspomniałem, za tą częścią logistyczną kryje się mnóstwo ludzi, począwszy od pracowników Urzędu Gminy, poprzez pracowników jednostek organizacyjnych, jak również nauczycieli szkół z terenu naszej gminy, którzy przez cały okres przed, jak również w czasie trwania imprezy prowadzą nadzór. Warto dodać, że nad bezpieczeństwem podczas dwudniowej imprezy czuwała Ochotnicza Straż Pożarna. Jest z nami główny pomysłodawca całej akcji, pan dyrektor Marian Skowron. Panie dyrektorze, no, impreza dobiega końca. Wszystko tak naprawdę, można śmiało powiedzieć, udało się w 100%. Przede wszystkim dopisała pogoda, bo mówiąc kolokwialnie, pogoda potrafi no, zepsuć, żeby nie powiedzieć, prawda, brzydziej użyć innego słowa, każdą, nawet najwspanialszą imprezę. Mamy doświadczenie z poprzednich lat i zawsze jesteśmy przygotowani na ewentualność deszczu. Ale tak jak pan redaktor wspomniał, wspaniała pogoda, wspaniała frekwencja i 120 wystawców. Gościmy Centrum Badań Polskiej Akademii, Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Uczelnie Krakowskie. Gościmy także studentów z Politechniki Warszawskiej, a także, myślę, ciekawy projekt, drukarka 3D. Panie dyrektorze, nie sposób nie zapytać o przyszłość, bo co prawda pogórzańskie atrakcje naukowe już się kończą, ale wiem, że już pan myśli o kolejnej edycji, bo to bardzo duże przedsięwzięcie, przede wszystkim jeżeli chodzi o logistykę. Zgadza się, dlatego te atrakcje się kończą, a myślimy już o następnym. Myślę, że taki temat medyczny moglibyśmy wdrożyć, jak nauki przyrodnicze pomagają medycynie. O godzinie 18 wysłuchać można było programu muzycznie i sportowo przygotowanego przez uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Szalowej. Sporą widownię zebrała Królewska Orkiestra Symfoniczna z Michałem Milowiczem, który był gościem specjalnym.